Ach. Właściwie nie. Ups. Właściwie nie wiem, czemu tak Gidakon jest słaby na razie. A może po prostu mam pecha. Nic nie ma, nic nie ma. Okej, to chyba wszystko na tym, Piotrze. Idę. Zrobię w porządku. Mam klucz. Zrobione. A może po prostu trzeba wrócić do Sybil. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. W porządku. Albo już jej nie ma. Cóż, jakiego klucza potrzebuję, skoro jeden już mam? Zrobiony. W porządku. Mam klucz. Czy klucz da się przemieścić tutaj? Zrobiony. Dobra, nie mam pojęcia. Jeszcze jeden. Jeszcze jedna próba, mianowicie spróbuję otworzyć ten zamek, chociaż nie sądzę. Czemu nie? Spaprałam robotę. No, oczywiście. Nic, tylko paprzesz, Anno. Czemu nie? Spaprałam robotę. No, wymagać. W ogóle pamiętam, jeśli nie macie łoma, to właśnie tutaj jeden z nich się znajduje. No, na razie mała wycinka. Nie leć za Anną. Będę spokojny. Czego? Zaraz tej wsi. Idę. Właściwie to jakaś mała pomoc by się przydała. Od razu lepiej. Dakon. To nie jest twój dzień, prawda? Okej, oczywiście nie mogę zapisać gry, bo właśnie w tym pomieszczeniu obok znajduje się ta cała horda wrogów. W porządku. Zobaczmy. W porządku. Idę. I tu jeszcze jeden. Widziałeś to? Okej. W porządku. Równowaga wywrzy, twoja ścieżka jest moja. O, mogę zajrzeć do sedesu. Bardzo ciekawe. I mamy amulet z krwawej muchy. Który przyspiesza nam regenerację? Co zrobić teraz? O ile pamiętam, właśnie tutaj zawsze korzystałem nie z rozwiązania siłowego, ponieważ jak już mówiłem, to dosyć ciężkie. Myślę, że udałoby mi się. Myślę, że mogłoby to poskutkować zwycięstwem, jednak jestem bardziej pacyfistą, albo może po prostu bardziej boję się tej wielkiej bitwy. Zwykle robiłem to wykorzystując jedną cechę Planescape'a, której pozostałe gry, takie jak Baldur's Gate, nie mają. Otóż, jeśli dojdziemy na skraj mapy, do jakiegoś przejścia prowadzącego do nowej lokacji, jedną postacią, wtedy cała drużyna zostanie automatycznie teleportowana do nowej lokacji. Na przykład, już w Baldurze tego nie było, musieliśmy zawsze, lub do większości lokacji, na przykład do niektórych domów oczywiście mogliśmy wchodzić pojedynczo, jednak do większości, a szczególnie do nowych, wielkich obszarów, musieliśmy wejść całą drużyną na skraj mapy. Właśnie w Planescape'ie odróżnia to, że takiego czegoś nie ma. Nie udało się.
Nie udamy się. No i zdenerwująco. Mogę mi ja. Już udało się? Jako dzień. O, jest pięknie, dzięki. I teraz wystarczy. Właściwie mógłbym użyć amuletu, który zwiększałby te umiejętności Anny, ale co. W każdym razie Sybilla tajemniczo teleportuje się za nami. Dostaliśmy chyba od niej jakiś klejnot, albo łzę węża, okej. Okay. Pocałunek węża to bodaj czar, który rzuca truciznę. Jestem tutaj. Anna ma nowy poziom oraz... Może krycie się w cieniu. Nie jestem pewien, jak jest z dostępnością zaklęcia niewidzialności. Chyba można je kupić potem. No, ale w każdym razie jesteśmy w nowej lokacji, jaką jest Aleja Uporczywych Westchnień. Na razie ignorujemy to wszystkie dabusy, raptem jednego. Wszystkie dabusy, tak. I idziemy sobie naprzód. Aleja jak aleja. Zagracona koszmarnie. Okej. Czy to jakiś krewniak tej twarzy z kamienia w katakumbach? Tak, to coś w rodzaju osobowości Alei. Naprawdę ciężko to wytłumaczyć. Oczywiście ta osobowość, za sprawą tej osobowości przypominamy sobie, jak ostatnim razem zginęliśmy. Zabici przez jakieś tajemnicze cienie, które najwidoczniej także zamordowały Faroda. Tak, i to jest dosyć ciekawy, kolejny z wielu ciekawych aspektów Planescape Torment. Musimy pomóc Alei, by urodziła drogę do następnej dzielnicy. Zaktualizowałem mój dziennik, w porządku. Idę. Okej. To bardzo szlachetne pomagać matce, przyszłej matce. Na pewno chcemy wejść tutaj. I przy tym dabusie, jeśli nie mamy młotka, znajdujemy młotek. Oraz po dostaniu umiejętności gadaj kości opowieści możemy, bądź też nie, możemy także chyba z odpowiednio wysoką inteligencją dowiedzieć się, jak zginął ten dabus. Ale ja wykorzystam swoją umiejętność. Tak, widzimy w swojej tajemniczej, magicznej wizji dabusa, który pracuje. I najwidoczniej Aleja zabiła go, zamykając mu drzwi. Tego dabusa powyżej nie trzeba zabijać normalnie, wystarczy powiedzieć mu, że jego kolega zginął, wtedy zwabiamy go do tej samej pułapki. Okej, popadł mu się. I drzwi zostały zamknięte na zawsze, by zabić kolejnego dabusa. Teraz jeszcze prędko do naszej tajemniczej twarzyczki. Już właściwie czas mi się kończy. Jest tutaj. Wow, dosyć dużo doświadczenia, jak na czystą robotę. Właściwie nie spalniliśmy się krwią dabusów.
I oczywiście mamy jeszcze do wykonania odwrócenie tych wszystkich zmian, jakich dokonały dabusy. Mianowicie rozwalenie chyba trzech części jakichś desek przymocowanych w coś w tym guście. I do tych zadań właśnie potrzebny jest nam łom oraz młotek. Jeśli tego nie mamy, czeka nas dosyć nieprzyjemny powrót przez całą kamienicę, co do najprzyjemniejszych rzeczy na pewno nie należy. No ale to już tych zmian dokonamy w następnej sesji z serii Zagrajmy w Planescape Torment. Tu był Lawoskor i życzę wszystkim widzom miłego dnia.